Panorama Grzegorz Kozak, witam Państwa. Dwudniowy pucz przeciwników Borysa Jelcyna zakończył się ich klęską. Przywódcy rebelii, Rusłan Chasbułatow i Aleksander Rudzkoj, zostali aresztowani. Zatrzymano też ministrów mianowanych przez parlament, Władimira Aczałowa, Andrzeja Dunajewa i Wiktora Baranikowa oraz wszystkich wojskowych przywódców buntu. Ciągle nie wiadomo, ile osób zginęło, mówi się albo o dziesiątkach, albo o setkach ofiar. Wiadomo natomiast, że zginęło dwóch, a rannych zostało co najmniej 6 dziennikarzy relacjonujących wydarzenia w Moskwie dla zagranicznych mediów. Wiadomo też, że nie ma ofiar wśród obywateli polskich. Po prawie 10 godzinach walk w Białym Domu wojska wierne prezydentowi Borysowi Jelcynowi pokonały opór obrońców parlamentu. Po krótkotrwałych negocjacjach przywódcy rebelii Rusłan Chasbułatow i Aleksander Rudzkoj poddali się i zostali odwiezieni do więzienia Lefortowo. W czasach stalinowskich trzymano tam dysydentów. Reuters podał, że dotarli do cel późnym wieczorem i nie dostali już kolacji. Kilkuset zwolenników opuściło Biały Dom z rękami podniesionymi do góry. Przed budynkiem czekały na nich autobusy, do których wprowadzono ich korytarzem utworzonym przez siły bezpieczeństwa. W ten sposób chroniono ich przed agresją tłumu zwolenników Jelcyna. Borys Jelcyn wydał rozkaz zdobycia parlamentu o 5 rano. W orędziu do narodu powiedział, że wojnę wywołali komunistyczni rewanżyści i wezwał mieszkańców Moskwy do stłumienia faszystowsko-komunistycznego buntu. O 7 rano transportery opancerzone rozpoczęły ostrzał parlamentu. Wkrótce do akcji weszły także czołgi. Gmach parlamentu zaczął płonąć. O 11.30 spadochroniarze wdarli się do budynku i rozpoczęli walkę o poszczególne piętra. O 16.54 parlament skapitulował. W Moskwie nadal słychać jednak strzały. Na dachach budynków ukrywają się jeszcze strzelcy wyborowi, którzy strzelają głównie do cywilów. Nie wiadomo, ile osób pozostało w gmachu parlamentu. Jest on mocno zniszczony i częściowo płonie. Strażacy odmówili gaszenia pożarów w gmachu, dopóki trwa strzelanina. Dmitrij Wołkogonow, zastępca szefa grupy operacyjnej do spraw stłumienia rewolty, oświadczył, że obecne wydarzenia w Moskwie to nie tylko stłumienie rebelii, ale przede wszystkim zgaszenie w zarodku wojny domowej w kraju dysponującym bronią jądrową. Na krótko przed aresztowaniem Aleksander Rudzkoj i Rusłan Chasbułatow udzielili wywiadu francuskiej telewizji France 2. Usiłowali w nim zmniejszyć swoją odpowiedzialność za gwałtowne i krwawe starcia w Moskwie w ostatnich dwóch dniach. Reportaż, który francuska ekipa nakręciła wewnątrz Białego Domu, pokazuje Chasbułatowa i Rudzkiego w bladych i wyraźnie wycieńczonych wskutek napięcia i walk w ostatnich godzinach. Generał Rudzkoj, wskazując na trzymany w ręku pistolet maszynowy, twierdził, że nawet z niego nie strzelał oraz że wraz z Chasbułatowem usiłowali wysłać emisariuszy, aby można było wyprowadzić z budynku kobiety i dzieci. Jednakże ciągle strzelano z zewnątrz. Rudzkoj zapewnił też, że nie wydali polecenia ataku na budynek telewizji, zaś Chasbułatow dodał, że była to czysta prowokacja. W Moskwie jest w tej chwili minuta po 14:30. Jest tam nasza korespondentka Iwona Parchimowicz. Czy możesz nam powiedzieć, jaka jest w tej chwili sytuacja? Czy wprowadzenie godziny policyjnej uspokoiło trochę nastroje w Moskwie? Dobry wieczór. Niestety wprowadzenie godziny policyjnej nie uspokoiło Moskwy. Wokół Białego Domu nie milkną strzały. Na sąsiednim terytorium walczy około 200-300 uzbrojonych bojowników. Oczywiście to są snajperzy, to są różne grupki, które cały czas się przemieszczają i po prostu walki wybuchają w najmniej oczekiwanych miejscach, takich, w których policja nie była do tej pory na to przygotowana. Taktyka milicji polega na tym, aby zepchnąć te bojówki na peryferię. Na przykład o godzinie 1 tutejszego czasu banda pięcioosobowa zaatakowała gmach agencji TASS. W składzie tej grupy był na przykład emerytowany pułkownik wojsk wewnętrznych i dezerter ubrany w milicyjne ciuchy. Dwóch z granatami wdarło się do środka. I gmach TASS w ogóle miał pecha, ponieważ ostrzelał go snajper z dachu sąsiedniego budynku i jeszcze przystanął jakiś samochód i również TASS został ostrzelany. I w ogóle siedziby środków masowego przekazu, redakcje gazet stały się celem numer jeden wszystkich bojówek. Trwają jeszcze walki pod redakcją moskiewskiej Prawdy. Pod Astankinem znowu rozlegają się strzały. Także ta noc na pewno nie będzie spokojna w Moskwie. Czy na ulicach jest nadal wojsko, czy nadal interweniują te specjalne jednostki wezwane do Moskwy? Widzę, że pod niektóre miejsca podjeżdżają wzmocnienia tej, jak oni tutaj mówią, techniki bojowej, czyli wozy bojowe transportowe i usilone, zwiększone patrole.
te patrole są w takich bardzo newralgicznych punktach miasta, ale oczywiście ruch jest mały. Taki sygnał, że jednak coś się dzieje, władze zapaliły światło w centrum Moskwy na głównej ulicy Twerskiej, aby zmniejszyć szanse tych bojówkarzy. Czy można teraz przewidzieć, jak będzie rozwijała się sytuacja? Co zrobi rano, jutro, pojutrze prezydent Jelcyn? W tej chwili Jelcyn, demokraci, władze miejskie rozprawiają się z opozycją. Część z tych opozycyjnych prowodyrów, części z nich udało się uciec z jego domu i tak na przykład prokurator generalny już wysłał listy gończe za Anpiłowem i Konstantinowem. Anpiłow to był lider Trudowej Rosji, a Konstantinow takiego nacjonalistycznego frontu ocalenia narodowego. Oni zawsze prowadzili te bardzo agresywne mityngi, oni wzywali do rozprawy i z demokratami, i z prezydentem Jelcynem. Ponadto również takie społeczne grupy demokratów zajmują redakcje tych opozycyjnych gazet, takich jak Prawda, Sowiecka Rosja, Dzień, Rabocza Trybuna, Głasność, ponieważ z jednej strony boją się, że znowu te właśnie obiekty zostaną zaatakowane, a z drugiej nie chcą, aby powrócili ci ludzie, którzy, jak oni mówią, siali propagandę nienawiści. Jednak część